Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 2 czerwca 2015 roku wniosku ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych o zbadanie zgodności artykułu 2 ustęp 1, 2 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z artykułem 12 i artykułem 59 ustęp 1 Konstytucji oraz artykułem 2 Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku. Orzeka. Punkt 1. Artykuł 2 ustęp 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie jest niezgodny z artykułem 59 ustęp 1 w związku z artykułem 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 2 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z artykułem 59 ustęp 1 w związku z artykułem 12 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 2 ustęp 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 59 ustęp 1 w związku z artykułem 12 Konstytucji oraz z artykułem 2 Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku. Ponadto Trybunał postanowił na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy członków składu orzekającego w tej sprawie, K1/13. Teraz proszę usiąść, a zasadnicze motywy naszego rozstrzygnięcia wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Marek Zubik. Bardzo proszę, panie sędzio. Bardzo dziękuję. Ja ograniczę się jedynie do podstawowych tez. Szersze uzasadnienie zostanie przedstawione na piśmie w późniejszym okresie. Jedynie pokrótce przypomnę, że wnioskodawca zakwestionował przepisy ustawy o związkach zawodowych z punktu widzenia zbyt wąskiego określenia przez ustawodawcę możliwości zrzeszania się w związki zawodowe, czyniąc wzorcami kontroli zarówno przepisy Konstytucji, jak i Konwencji MOPOLskiej nr 87. Trybunał przychylił się do większości argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, uznając rozwiązania obowiązujące w zakresie określenia, kto może zrzeszać się w związki zawodowe, za niezgodne z Konstytucją. Nie rozpatrywał potem tego kontekstu już z konwencją, uznając, wychodząc z założenia, nawiązując do własnego orzecznictwa, że stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu z jednym wzorcem czyni zbędnym już dalsze rozstrzyganie sprawy. Trybunał wyraźnie zaznacza, że ustawodawca nie ma dowolności przenoszenia na grunt ustaw pojęć użytych w Konstytucji. Skoro Konstytucja wyraźnie zaznaczyła i gwarantuje wolność tworzenia i działalności związków zawodowych, wiążąc to z pojęciem pracowników, ustawodawca nie ma aż tak daleko idącej swobody, aby w dowolny sposób określić, kto może zrzeszyć się w związki zawodowe. Trybunał
dostrzega zarówno kwestie transpozycji do polskiego porządku prawnego konwencji mopowskiej, jak i zastosowano technikę legislacyjną polegającą na odesłaniu przez ustawę o związkach zawodowych do pojęcia pracownika w kodeksie pracy. I bardzo wyraźnie Trybunał chce jednak zaznaczyć. Trybunał nie odnosił się do pojęcia pracownika z kodeksu pracy. To pozostało całkowicie poza rozstrzygnięciem Trybunału, ale skupił się na określeniu pojęcia pracownika w pojęciu konstytucyjnym. Tak, jak Konstytucja postrzega problem zapewnienia właściwych relacji między pracownikami a pracodawcami i możliwości ochrony własnych interesów pracowniczych przez pracowników. I na ustawodawcę ciąży przede wszystkim obowiązek niezwłocznego uzupełnienia, zmodyfikowania, czy nawet całkowitego raz jeszcze napisania w tym zakresie rozwiązań ustawy o związkach zawodowych w taki sposób, aby ustawa o związkach zawodowych nie ograniczała wolności zrzeszeń tym podmiotom, którym Konstytucja gwarantuje wolność zrzeszania się w związkach zawodowych. Inaczej rzecz ujmując, orzeczenie Trybunału nie wyrzuca niczego z ustawy o związkach zawodowych. Trybunał wskazuje natomiast, że ustawodawca musi uzupełnić te przepisy w taki sposób, aby poszerzyć dzisiejszą regulację o te podmioty, którym Konstytucja przyznała wolność zrzeszenia w związkach zawodowych. Raz jeszcze powtórzę, wynika to z tego, że pojęcie pracownika jako podmiotu wolności zrzeszania się i tworzenia i działalności w związkach zawodowych jest dzisiaj szersze niż rozwiązania przyjęte w ustawie. Kolejna sprawa, którą należałoby tutaj podkreślić. Ustawodawca zastosował pewną technikę legislacyjną, która z góry była obarczona pewnym ryzykiem, ponieważ ukształtowane pojęcie przedkonstytucyjne utrzymał również po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku. I również ta refleksja powinna była już skłaniać ustawodawcę, aby dokonał pewnej rewizji, przemyślenia rozwiązań ustawowych z tego punktu widzenia. I to jest główny motyw rozstrzygnięcia Trybunału. Raz jeszcze powtórzę. Nie orzeka Trybunał Konstytucyjny o pojęciu pracownika na gruncie kodeksu pracy. Zauważył natomiast, że to ta polityczna wolność jest dzisiaj zawężana przez ustawodawcę, do czego ustawodawca nie był legitymowany. Jedyny przepis, który Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z Konstytucją, dotyczy bardzo specyficznej sytuacji, która od strony społecznej dzisiaj ma jedynie potencjalny wymiar, czyli dotyczący służby zastępczej. I tutaj Trybunał Konstytucyjny jednak bardzo wyraźnie chce się zastrzec. Ponieważ orzeczenie ingeruje już w definicję strony podmiotowej, czyli kto może się zrzeszać w związki zawodowe, również zmienia się kontekst ustępu 5, o którym tutaj teraz w tym wymotku mówię. Czyli mamy pierwszą rzecz, że należy zredefiniować interpretację tego ustępu 1 poprzez treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wynikające z poprzednich ustępów artykułu 2. Po drugie, Trybunał wyraźnie zaznacza, że interpretacja ograniczenia, które wynika z ustępu 5, musi być bardzo ściśle i wąsko rozumiana. W szczególności nie może być widziana jako rozerwanie dotychczasowych relacji związkowych osoby, a jedynie i to tylko i wyłącznie w granicach tego, co Konstytucja i konwencja dopuszcza, pozwalając czasowo na pewne ograniczenia, ale bardzo wąsko limitowane. I tylko pod tym warunkiem Trybunał uznaje zgodność z Konstytucją tego ustępu,
wyraźnie zaznaczając, że gdyby się kiedyś okazało, że interpretacja tego przepisu nadała mu inny sens niż wynika to z orzeczenia Trybunału, Trybunał będzie zmuszony ponownie wrócić do oceny konstytucyjności tego przepisu. Czyli kwestia i zmiany kontekstu normatywnego wynikającego z orzeczenia dzisiejszego, wyraźne zastrzeżenie, że ma być on ściśle, wąsko rozumiany jako w zakresie ograniczeń i również pamiętając, że ewentualna praktyka, która by odeszła od tego rozumienia, może spowodować konieczność ponownego orzeczenia. To tyle z głównych motywów uzasadnienia. Ono w wersji pisemnej będzie szerzej odnosiło się do zarzutów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie sędzio. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Trybunał wyrok w tej sprawie i jego pisemne uzasadnienie dostarczy wnioskodawcy oraz uczestnikom postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję wszystkim.